Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w zasadzie odkąd zaczęliśmy pokazywać twarz na kanałach YouTube, otrzymujemy regularnie od Państwa pytania, jaką literaturę numizmatyczną możemy polecić, od czego zacząć, jaki katalog mamy akurat otwarty, pokazując jakąś monetę i tak dalej. Przez tyle lat w sumie jeszcze nigdy nie zebraliśmy się, żeby tą literaturę zaprezentować, a widzę, jak poważny jest to problem, jak Państwo poszukują tej literatury, materiału. Choć powiem szczerze, w tej chwili gro informacji, tej najszybszej, najbardziej pierwszego kontaktu jest dostępne w internecie. Czy to właśnie na YouTubie, czy w różnych blogach, portalach i tak dalej. O sporo informacji można dopytać na grupach, czy to Facebooka, czy na forach tematycznych. Także bardzo dużo informacji tego pierwszego kontaktu można zaczerpnąć z internetu. Natomiast ja bardzo lubię książki, jestem przyzwyczajony do książek i rozumiem, że wiele osób też chce mieć literaturę fizycznie w ręku, namacalną, żeby obejrzeć, usystematyzować, poczytać i tak dalej. Więc widzę, co się dzieje na rynku literatury w ostatnim roku, czy może trochę więcej. Książki to jest temat naszej działalności handlowej praktycznie od początku tego tysiąclecia. Kiedyś był jednym z filarów w ogóle w firmie. Natomiast przed kilku laty, po 2010 roku, ewidentnie wyraźny spadek nastąpił czytelności. Ostatni rok czy dwa, szaleństwo na literaturze. Mało kto w tej chwili wydaje nowe publikacje, mało jest firm, sklepów, które prowadzą na stałe ofertę literatury, więc jak się coś pojawia na rynku antykwarycznym, na aukcjach, książki są licytowane do wysokich kwot, czyli coś, co jeszcze niedawno było po 20 zł, 30 i nikt nie chciał, nagle na licytacjach osiąga kwoty typu 400-500 zł. Proszę Państwa, widząc to, z jednej strony jest to jakiś optymizm, że jest dowartościowywana literatura, ale z drugiej strony widzę też multum błędów, które Państwo popełniają, płacąc za te książki relatywnie duże pieniądze tak naprawdę. Absolutnie nie neguję tego, wręcz można być dumnym, że za wiedzę Państwo są skłonni płacić aż tyle pieniędzy, ale gros tych pozycji starych nie zawsze są tym, czym się wydają po okładce, po tytule i tak dalej. Poza tym nie są przede wszystkim często tym, do czego przyzwyczailiśmy się obecnie. Czyli są to często wydawnictwa bardzo prymitywne, trudne w użytkowaniu. Czyli jestem sobie w stanie wyobrazić, że kupią Państwo 100 książek, wydając na niego kilka tysięcy złotych, a po przejrzeniu tego przez kilka dni stwierdzą Państwo, że to się nadaje do niczego, na makulaturę. I to będzie pewnie pierwsza taka reakcja. Po jakimś czasie, jeśli wytrwają Państwo i nie zrezygnują z numizmatyki, to docenicie te książki, te właśnie takie prymitywne, trudne i tak dalej. I wówczas trochę inaczej na nie spojrzycie, ale zdaję sobie sprawę, że wiele osób początkujących, ta literatura nabywana na aukcjach nie zawsze spełni oczekiwania i może rozczarować. Także postanowiłem zaprezentować pokrótce, co jest dostępne z numizmatyki i co na jakim etapie warto sięgnąć, wziąć. Proszę Państwa, za mną generalnie część handlowa z bieżącej aukcji, czyli to, co na lewo widzimy od tych szarych pudełek, to jest obecna aukcja. Zresztą tutaj też są na dole jeszcze książki z obecnej aukcji. To wszystko jest u nas dostępne na licytacji. Ceny wywoławcze są symboliczne za te rzeczy. Z tej strony łapię obiektyw, część naszej użytkowej biblioteczki. Jak widać, książek jest dużo, a jednocześnie też bardzo dużo mamy informacji zdigitalizowanych, spisanych w innej formie i tak dalej. Zacznijmy na początek. Książki pierwszego kontaktu. Proszę Państwa, jeśli nie mieli Państwo wcześniej kontaktu z numizmatyką, to w zasadzie książką pierwszego kontaktu powinna być jedna z dwóch podstawowych książek na XX wiek polski. Przy czym myślałem, że naszykowałem wszystko. Widzę, że jednej tutaj nie ma. Zaraz ją gdzieś znajdziemy. Jeszcze chwileczkę. To będzie do wycięcia. Gdzie jest ten Parchimowicz? No przecież go dopiero co miałem. Parchimowiczu, gdzie jesteś? Parchimowiczu, gdzie jesteś? No przepadł. No kurde, przepadł. Musiałem go gdzieś wynieść. Tu jest Parchimowicz na banknoty. No tu się schował. Dobra. Znalazł się. Tutaj schowany pod drugą książką pierwszego kontaktu. Generalnie
chcąc katalog monet i wejść w zbieranie monet w sposób naturalny, zaczynamy od tego, co jest nam najbliższe czasowo, czyli albo od monet współczesnych kolekcjonerskich, albo tych niedawnego obiegu. I tutaj dwa katalogi polskie, na które, od których praktycznie powinno się zacząć zbieranie. Czyli to jest katalog monet polskich albo Fischera, albo Parchimowicza. Ciężko tutaj polecić któryś, one są naprawdę równoważne, czyli obydwa obejmują ten sam okres, polski XX wiek. Fischer jeszcze na końcu sięga po taki w prosty sposób usystematyzowany wiek XIX, nie ma tu już Poniatowskiego, natomiast jest również ujęte mennictwo takie poboczne troszeczkę, czyli Królestwo Polskie, jest Wolne Miasto Gdańsk i jest getto, powinno być, tak, i jest getto tutaj. Proszę Państwa, atutem Fischera jest to, że w zasadzie ma zawsze powtarzalny układ, czyli zawsze wiemy, co, gdzie jest, w którym miejscu. Początek to są monety obiegowe, począwszy właśnie od II Rzeczpospolitej przez PRL po współczesne łącznie z monetami kolekcjonerskimi. Następnie jest partia poświęcona monetom próbnym. Tutaj mamy również ujęte wtedy próby typu aluminiowe, niklowe i tak dalej, czyli skondensowane w niewielkiej formie wszystko. Analogicznie jest w Parchimowiczu, przy czym czasami autor zmienia układ. Te katalogi są wydawane corocznie. Układ polega na tym, że czasami autor coś dodaje, czasami tego dodatku nie ma. Generalnie na pewno mamy zawsze XX wiek z gettem, Gdańskiem i tak dalej, przy czym tutaj te dodatki są na początku. Co któryś rok pojawia się bonus w postaci na przykład monet XIX wieku, w postaci monet Poniatowskiego, świetnie opracowanych niegdyś w Parchimowiczu. Także generalnie równorzędne katalogi, kwestia preferencji indywidualnych. Ja nie jestem w stanie żadnego zarekomendować. Faktem jest, że moim katalogiem pierwszego kontaktu i pierwszym nabytym niegdyś był Parchimowicz, więc z sentymentu i z przyzwyczajenia ja częściej sięgam po Parchimowicza, ale te dwa katalogi śmiało można polecić. Wydawane corocznie Fischer i Parchimowicz na polski XX wiek. Ale nie na XX wieku się numizmatyka kończy, a na dobrą sprawę to się dopiero zaczyna wtedy przygoda numizmatyczna, więc co dalej? Jaki krok powinien być następny? Proszę Państwa, odpowiedź moim zdaniem jest prosta. Nie zaczynajmy od stosów specjalistycznych katalogów na te stare monety, bo zginiemy. To jest tak, jakbyśmy chcieli pojechać do innego kraju, a kupili sobie mapy poszczególnych miast, plany miast i próbowali tym nawigować po całości. Nie da się w ten sposób. Zgubimy się szybciej. Musimy mieć globus, musimy mieć mapę ogólną i taką mapą ogólną, bez dwóch zdań, najlepszą polską książką numizmatyczną wydaną kiedykolwiek. Taką, która powinna być książką pierwszego kontaktu, zresztą notabene ona miała trzy wydania. Pierwsze w 60. bodajże trzecim roku jest jako pozycja antykwaryczna na naszej aukcji wystawione, to było takie cienkie wydanie, gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, nieważne. O, jest tutaj. Cieniutkie wydanie w niewielkim nakładzie, 1000 lat monety polskiej. Książka tak dobrze została przyjęta, że szybko w 1974 roku nastąpiło kolejne wydanie, już bodajże chyba 30 tysięcy i ostatnie wydanie w roku 1981. Trzecie wydanie i tutaj nakład chyba 80 tysięcy. To wszystko się rozeszło po rynku, rozprzedało, przy czym nadal w antykwariatach jest dostępne po kilkadziesiąt złotych z reguły. I to jest książka, którą chcąc wejść w świat starej numizmatyki, od tego powinniśmy zacząć. Kałkowski miał niezrównany dar bajania numizmatycznego. Potrafił w pięknych, barwnych słowach wyciągnąć kwintesencję epoki, istotę rzeczy i tak dalej. U nas opisując przedmioty w firmie, pan Marcin, który znakomicie włada językiem, dużo opisów, czy większość opisów starych monet często jest właśnie przez niego bądź przygotowywana w pełni, bądź szlifowana, jest dziennikarzem z wykształcenia, śmiał się, że generalnie próbował parę razy to samo ująć co Kałkowski, tylko w innych słowach, żeby to nie było na zasadzie cytatu, tylko naszymi słowami. Mówi, nie jest w stanie tak w punkt wstrzelić się, jak właśnie Kałkowski. Nie jest w stanie go poprawić mistrza, sparafrazować i tak dalej. Także, proszę Państwa, Kałkowski nie dość, że był numizmatykiem z krwi i kości z olbrzymim doświadczeniem, bo jeszcze z pokolenia przedwojennego numizmatycznie działał aktywnie w czasie II wojny światowej, co również jest opisywane w różnych jakichś publikacjach. I znakomicie działał na polu numizmatyki w latach 50., 60., 70., będąc w dużej mierze współautorem
ruchu numizmatycznego w Polsce, skupiając wokół siebie w ogóle grono numizmatyków. To jest okręg krakowski. Napisał znakomitą książkę. I o ile właśnie pierwsza część, 63, jest taką cieńką, to później 74 i 81, wydanie drugie i trzecie, są zupełnie równoważne. Pokazują 1000 lat monety polskiej, czyli tak naprawdę od pierwszych monet wybitych za czasów pierwszych piastów do monet jemu współczesnych, czyli gdzieś połowy lat perelowskich, gdzieś mniej więcej początku 70. Nie mówimy tylko o monetach, również nawiązuje do banknotów. Mamy swoją mapę drogową. Przeczytawszy Kałkowskiego, którego naprawdę czyta się jednym tchem, nabieramy ogólnego poglądu na numizmatykę. My tak szanujemy generalnie to wydanie Kałkowskiego, że nawet zleciliśmy pracowni introligatorskiej Librarium przygotowanie kilkunastu egzemplarzy tej książki oprawnej w skórę. Tutaj oprawa, okładka nawiązuje do okładki wydawniczej, gdyż mamy tylko wolutę. Na okładce wydawniczej był wówczas jeszcze moneta uznawana za denar Mieszka I, więc poprosiliśmy panią Dominikę z pracowni Librarium, żeby przygotowała cykl opraw nawiązujących właśnie do oryginalnej oprawy wydawniczej, tej płóciennej, tylko w pełną skórę, z wytłoczeniem tutaj już na ślepo i w kolorystyce takiej jak grzbiet i tył denara Mieszka II obecnie, tak ta moneta jest atrybuowana. Wytłoczenie na grzbiecie, malowane boki. Generalnie, skoro najlepsza książka, to i zasługuje na najlepsze oprawy. Takie chyba dwie teraz mamy też na aukcji wystawionej, bieżącej. Właśnie tą kolorystykę i bodajże taką żółto-koniakową. Także chcąc numizmatykę starszą, ten krok. Proszę Państwa, chcąc zobaczyć troszeczkę bliżej w kolorze, jak to wygląda i tak zachwycić się bardziej tą starą numizmatyką, polecam takie piękne wydanie albumowe Muzeum Czapskich. To jest to muzeum, które chlubi się posiadaniem najlepszej kolekcji polskich numizmatów, a przynajmniej najlepszej opublikowanej w tej chwili, gdyż no, Muzeum Warszawskie, proszę Państwa, merytorycznie nie ustępuje zbiorami Muzeum Krakowskiemu. Natomiast no, nie doczekało się jeszcze swojej ekspozycji, jest to w trakcie przygotowania. Być może już w tym roku, przynajmniej tak było planowane, jeśli pandemia tego nie skomplikowała, proszą na otwarcie wystawy. Wówczas będziemy też mogli się delektować tym, co w Warszawie jest. Natomiast Kraków już ma to od jakiegoś czasu, pięknie wyeksponowane i pięknie wydany katalog. Katalog, który nazywa się 100 rarytasów i prezentuje 100 wybranych pozycji najcenniejszych, najbardziej reprezentatywnych dla zbiorów posiadanych w Krakowie. Tutaj można i ciekawie poczytać rys historyczny tychże rzeczy, również banknoty i przede wszystkim pozachwycać się detalem, zobaczyć jak one wyglądają. Przepiękny album, no jedna, współcześnie jedna z najlepszych pozycji numizmatycznych, takich najbardziej emocjonujących, rozbudzających fantazję i wyobraźnię, także przepiękne te donatywy. Wspaniała pozycja, to zdecydowanie polecamy jako taki czar starej numizmatyki. Ale skoro już mamy ogólną mapę drogową, to możemy zacząć się zawężać troszeczkę ciaśniej. Natomiast jeszcze jest jedna książka godna polecenia, Leksykon numizmatyczny. Rzecz wydaje się banalna, proszę Państwa, też dostępna na rynku antykwarycznym od kilkudziesięciu złotych do może stu paru złotych, ale w świetny sposób zawiera w sobie wszelkie definicje numizmatyczne, czyli jak na początek chcemy się dowiedzieć, na przykład, co to jest krajcar, jaki to był nominał. Czy chociażby ja przez długi czas używałem tej książki jako katalogu groszy praskich, gdyż pod hasłem grosz, jeszcze zaraz to gdzieś znajdziemy tutaj, powiększmy od razu, grosz, żeby zobaczyli Państwo, jak wygląda układ tego katalogu. Proszę bardzo, grosz na stropę polską opisany, grosz Anny, nas interesuje grosz praski. Jest, proszę bardzo. Długa definicja, moneta srebrna, czas prowadzenia około 1300 roku przez Wacława II, tak dalej. I po kolei później mamy wymienionych następnych emitentów grosza praskiego. I jakie to były legendy? Czyli mamy na przykład Wenceslaus Secundus, no to wiemy, że to jest Wacław II, ale później mamy Johannes Primus, Carolus Primus, Wenceslaus Tertius i tak dalej. Świetnie możemy po kolei prześledzić emitentów i potraktować to nawet jako katalog groszy praskich na pierwszą potrzebę, a to jest tylko jeden z takich wybranych wyjątków, czyli nie wiem, grzywna kolońska, pojawi nam się takie sformułowanie. Od razu wiemy, gdzie tego szukać.
Książka za niewielkie pieniądze dostępna, godna polecenia, leksykon numizmatyczny. Ale jeżeli o książkach na taki właśnie jeszcze ogólny pogląd potrzebnych, to jest jedna z książek, którą powinniśmy gdzieś mieć na wierzchu w biblioteczce, jest... Pokazywałem ją już Państwu kiedyś. To jest katalog Edmunda Kupickiego. Ostatnia część, 9 tom, część 4. Czyli na przedostatnia część, ale w ramach ostatniego tomu. I to jest katalog legend, znaków menniczych i czegoś tam jeszcze, co nas mniej interesuje, bo najbardziej w tej książce interesują nas właśnie legendy. Przynajmniej my tej książki cały czas w ten sposób referencyjny używamy do dziś, bo na starych monetach królewskich widzimy jakieś skrótowe napisy, na przykład moneta arg, coś tam i tak dalej. Co to może znaczyć? No teraz my już wiemy, ale na pierwszy kontakt z taką monetą nie wiemy, więc mamy rozwinięcie tych łacińskich napisów do tłumaczenia polskiego. Czyli moneta srebrna, książąt Kurlandii, Semigali i tak dalej. Na jakich monetach ta legenda występuje? Pod tym kątem świetna książka, czyli dla starej Polski obowiązkowa pozycja w biblioteczce. Żadna inna publikacja nie obejmuje rozwinięcia, wyjaśnienia legend występujących na monetach. Część czwarta tomu 9 starego Kopickiego. I proszę Państwa, teraz już przechodzimy do pozycji bardziej szczegółowych. Następnego kontaktu pozycję, chcąc wchodzić dalej w starą Polskę, powinniśmy wejść przez drugą RP tak naprawdę. To jest taki naturalny kierunek. Jeśli chodzi o katalog monet drugiej RP, pan Janusz Parchimowicz, czyli ten przywołany wcześniej i ceniony przeze mnie właśnie autor katalogów, które są najbardziej poręczne, wydaje tych katalogów dużo. Notabene mamy dla Państwa małą niespodziankę w przyszłym tygodniu. Umówiłem się dzisiaj właśnie telefonicznie z panem Januszem, że przeprowadzimy z nim wywiad. Przedstawimy Państwu osobiście pana Janusza Parchimowicza, ciekawą, barwną osobę, która od ponad 30 lat opracowuje polskie katalogi i niedawno wydał swój setny katalog. Czyli o ile tu mamy jego katalog taki poręczny, ten dwudziestowieczny, to pewne działy, epoki rozwija szerzej i opracowuje w pięknych, albumowych wydaniach. I tutaj na przykład no, polecenia godna, referencyjna książka na monety II Rzeczpospolitej, czyli takie wydanie albumowe. Wydanie dość dawne, bo chyba z roku 2010 mamy. W tej chwili niedostępne już jako nowe, na rynku antykwarycznym osiągające zawrotne kwoty, gdyż książkę tą sprzedawaliśmy długo chyba po 150 zł, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast w tej chwili tutaj ta książka kosztuje chyba około 500. Dobra informacja, książka godna polecenia, wydanie 2010 rok. W 2021, czyli w bieżącym, powinno wyjść jej nowe wznowienie, także będzie łatwiej dostępna, znów za stałą cenę, bez konieczności licytacji na aukcjach i jednocześnie rozwinięta, rozszerzona, uzupełniona o nową wiedzę i tak dalej. Także na drugą Rzeczpospolitą taki albumowy katalog, jak najbardziej tak. Ale może niekoniecznie musimy od razu przeskakiwać do drugiej Rzeczpospolitej, bo pan Janusz również wydaje swoje dokładne katalogi albumowe na PRL, przepraszam, źle pokazuję, na XX wiek, ale w takiej formie. To jest również stare wydanie, jeszcze starsze chyba niż tamto, nie, Szczecin 2012. I to jest wydanie czwarte takiej formy albumowej. Proszę Państwa, pamiętam swoje początki, jak najpierw się zdziwiłem, że w ogóle ktoś kataloguje monety i można kupić taki katalog, a później kupiłem pierwsze wydanie albumowe pana Janusza Parchimowicza na monety od 1916 roku. I to już nie było tylko systematyka, jakie monety były. Nagle mogłem się o tych monetach dużo więcej dowiedzieć. Z wstępów rysy historyczne. Kto był projektantem. Wszystkie typy, odmiany, prób i tak dalej. Także tutaj takie rozwinięte, duże wydanie, godne uwagi i polecenia. I to właśnie jest ostatnie 2012 w tej formie. Było łącznie z takim pana Janusza opracowaniem na starą Polskę. To albumowe opracowanie na starą Polskę to jest poniekąd rozwinięcie takiego katalogu, który mam opisanego na blogu. Katalog monet polskich. Tutaj akurat daty są wybiórcze. 1545, 586 i 633, 684. W sposób taki prosty, nawet można powiedzieć mocno uproszczony, ale jednak pokazuje numizmatykę starej Polski. I na ten pierwszy kontakt, znakomita pozycja, również niedostępna jako nowa,
antykwarycznie trzeba jej poszukiwać, ale również będzie wydana wkrótce prawdopodobnie przez pana Janusza jako wznowienie i jeszcze rozszerzenie o inne daty, także warto. Natomiast to niebieskie, co było w dodatku do tego czerwonego razem dystrybuowane, to jest właśnie jakby albumowa wersja tegoż małego katalogu. Jeśli gdzieś państwo trafią na tą pozycję, zdecydowanie polecam. Na pewno w sposób ciekawy, przejrzysty przybliży państwu numizmatykę starej Polski. Przy czym jeśli to chodzi o Polskę Królewską, czyli tą do Stanisława Augusta Poniatowskiego biorąc, czyli do 1764 roku, to jest to takie wydanie uproszczone i w wielu miejscach nadal będzie rozwijane na pewno i udoskonalane, czyli to tutaj może być tylko taki pierwszy kontakt. To jeśli chodzi o czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego, to proszę państwa, ten katalog jest chyba najlepszym katalogiem pierwszego kontaktu. Nie jest przeładowany. Monety są po kolei nominałami wymienione w tabelaryczny sposób. Roczniki, nakłady, orientacyjne ceny. Oczywiście te ceny są bardzo orientacyjne, czyli nie są referencyjne czy obowiązujące, natomiast świetnie dają nam, pokazują proporcje wycen, czyli jeśli widzimy, że jedna pozycja jest wyceniona na przykład na 350 zł, a inna na 70 w analogicznym stanie, to już wiemy, jaka jest skala rzadkości. I tak właśnie tu jest opracowany Parchimowicz na Poniatowskiego. Bardzo fajne, proste, użyteczne opracowanie, dostępne za niewielkie pieniądze w skondensowanej postaci. Owszem, ktoś powie, po co się zachwycać tym, skoro pan Janusz opracował Poniatowskiego dokładnie w innej formie. Ja na chwilę zniknę z kadru, żeby tutaj pokazać tego Parchimowicza na Poniatowskiego. Czyli to, co widzimy tutaj na tych kilku tabelkach, pan Janusz wydał w takiej, we współpracy z innymi autorami, wydał w takiej dużej, pięknej, albumowej formie. Najlepsze opracowanie Poniatowskiego w tej chwili, bez dwóch zdań, proszę państwa, z ilustrowanymi na zdjęciach wszystkimi pozycjami, z rozpisanymi drobnymi odmianami, z oparciu o najaktualniejszą wiedzę. Tylko czy to na pewno książka na początek? Jeżeli zachwyci kogoś Poniatowski na bazie tej książki, to moim zdaniem to będzie książka drugiego kontaktu. Ale na początek wcale nie musimy wskakiwać właśnie w tak głęboką półkę. Przynajmniej takie jest moje zdanie, że często właśnie te zbyt szczegółowe, na dzień dobry, zbyt zacieniają obraz. Ale tak jak Janusz Parchimowicz jest najlepszym katalogiem na Poniatowskiego, tak moim zdaniem jest również najlepszym katalogiem na XIX wiek w takiej uproszczonej formie. Tak jak państwo to widzą tutaj, w tej powiększonej albumowej wersji, tak samo jest właśnie w tej małej książeczce, czyli prosty, systematyczny sposób, daty, typy, nakłady, ceny, a przynajmniej ich proporcje. Znakomita pozycja. Jeśli XIX wiek i Poniatowski, polecam zacząć od Parchimowicza, najlepiej tych małych, stopniowo rozszerzając się na wersje albumowe. Jeżeli ktoś wciągnie się Parchimowicza bardzo, znaczy w, na przykład w epokę Poniatowskiego bardzo mocno, to może przejść za chwilę właśnie do tego większego albumu. A jeżeli jeszcze mocniej, to sam katalog specjalistyczny na tylko nominał miedzi groszowej Poniatowskiego, to są trzy tomy tego formatu i łącznie na pewno grubsza niż ta książka. Także można się tutaj bawić do bardzo dużych stopni wtajemniczenia i specjalizacji, ale uważam, że jeśli to są pierwsze kroki, to lepiej zaczynać je od tych bardziej ogólnych opracowań. Proszę państwa, ale w takim razie, skoro tu mamy już, doszliśmy do Poniatowskiego i mówiłem, że na wcześniejsze pozycje potrzebne jest coś innego, to w takim razie co? Jeżeli chcemy już sięgnąć dalej, to musimy nabyć książkę, która jest dostępna tylko na rynku antykwarycznym i z miesiąca na miesiąc staje się droższa, ale nie ma nic lepszego. Nikt nie usystematyzował tak skondensowany sposób polskiej numizmatyki, jak zrobił to Edmund Kopicki. I to jego ostatnie wydanie pracy. Ten właśnie taki różowo-fioletowy katalog czterotomowy z roku 95. Aktualnie można powiedzieć, że jako całość jest najlepszym katalogiem na Polskę Królewską. Owszem, on kataloguje również monety do XX wieku, tam do lat 80., ale tamta część nie ma znaczenia, nikt tego nie używa pod kątem lat 80., natomiast na Polskę Królewską cały czas się go wertuje.
Proszę Państwa, chciałbym pokazać, jak to wygląda, bo z jednej strony mówię, że to jest najlepszy katalog. On kosztuje w tej chwili zapewne około blisko 1000 zł. Być może ktoś po tym filmiku stwierdzi, świetnie, skoro jest to najlepszy katalog, to go kupi. I może nastąpić duże rozczarowanie, bo katalog wewnątrz wygląda tak mocno prymitywnie. Proszę Państwa, zwykły, marny taki maszynopis. Ja przepraszam, na chwilę muszę baterię skontrolować, bo widzę, że miga mi w sprzęcie nagrywającym. A nie chciałbym, żeby tutaj nam to uciekło i się coś nie nagrało. Na szczęście nagranie trwa. Podłączyłem zasilanie. Proszę Państwa, ryciny. Prymitywne opisy hasłowe. Wymaga trochę czasu, żeby się w niego wciągnąć, ale to jest naprawdę dobry katalog. Nikt tak nie usystematyzował go. Jeżeli widzimy jakąś pozycję, tu mamy na przykład szalon korony 1596 rok, pozycja 648, mamy gwiazdkę obok niego. W części odpowiadającej mu tablic możemy znaleźć rycinę numer 648, żeby zobaczyć, jak wygląda moneta skatalogowana pod tą pozycją. Czyli mamy w zarysie, jak to wygląda, mamy, czym to jest. Możemy się posługiwać tym również w odwrotny sposób, czyli na przykład mamy, załóżmy, jakieś średniowieczne brakteaty. Nie wiemy, od której strony brakteaty śląskie są tutaj. Myślałem, że śląskie jest akurat w tej drugiej części tu. Nie wiemy w ogóle, z czym to zjeść, brzydko mówiąc. Otwieramy sobie na końcu Kopickiego. Wertujemy po obrazkach, strona po stronie. O, mam takiego. I w odwrotną stronę szukamy w odpowiadającej mu części opisów. Co to jest? Kopicki przy starej Polsce w obecnej chwili, proszę Państwa, nie ominie nikogo. Najlepszy, najdokładniejszy katalog i przede wszystkim najbardziej taki ogólny, czyli taki pień, z którego można później się rozgałęziać na poszczególne dokładne działy. O, i jak mówimy o rozgałęzianiu, to mamy tu bardzo dobrą gałąź. Czyli tu jest Kopicki, który obejmuje całą Polskę, a tu jest na przykład najlepszy katalog na tylko jeden nominał. Katalog trojaków polskich Tadeusza Igera. Proszę Państwa, wzorcowo opracowany katalog, bardzo czytelny, też niestety nakład już wyczerpany, ale proszę zobaczyć, jak on wygląda. Przede wszystkim mamy zdjęcia monet i mamy opisy pod spodem, ale w jak czytelny sposób podane te opisy. Czyli jeżeli mamy wymienioną daną pozycję, czyli trojaka z rocznika 595 z Menicy Bydgoszcz, mamy jakieś różne warianty A, B, C, D i tak dalej. Normalnie w większości katalogów jest tak, że musimy sporo czasu poświęcić, żeby się rozeznać, gdzie jest różnica między tymi katalogami. Natomiast w przypadku Igera jest to banalnie proste. Pozycja A podstawowa i kolejna pozycja. No tutaj mamy tylko bez interpunkcji, ale akurat interpunkcji Iger nie rozróżnia. Czyli jeżeli widzimy ofertę aukcyjną, gdzie jest opisane, że nienotowane w Igerze, bo jest na przykład kropka, dwukropek i tak dalej, jest to albo niedoświadczenie osoby opisującej, albo nadużycie, gdyż interpunkcja nie jest uwzględniana w Igerze, natomiast są uwzględniane odmiany legendowe i różnice portretowe. Więc tutaj widzimy, że tak, awers ma tą samą legendę, ale na rewersie mamy gros przez 2S i to, czym się różni, jest zaznaczone na czerwono. Tak samo mamy tutaj, 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 pol, polo i tak dalej. Od razu widzimy, gdzie jest różnica, gdzie nasza odmiana jest uplasowana. Nic dziwnego, że ten katalog przełożył się bardzo mocno na wzrost zainteresowania trojakami, ale najlepsze opracowanie. Jeśli się uda gdzieś kupić na rynku antykwarycznym za rozsądne pieniądze, no w tej chwili ta książka kosztuje na rynku wtórnym niestety około 700 zł, natomiast pojawiły się podobno jakieś reprinty nieformalnie sprzedawane za mniejsze pieniądze, ale tego akurat ja nie rekomenduję. Bardzo szanuję tutaj prawa autorskie osób, które jednak wydają te książki, także no zdecydowanie nie popieram, więc potępiam. Natomiast no oryginał w tej chwili około pewnie 700 zł. Przepraszam bardzo, skontroluję nagranie. Nagrywamy dźwięk, nagrywamy. Proszę Państwa, ten katalog wielotomowy Kopickiego. Wcale nie z sentymentu powiem, że no jest bardziej user-friendly, jest bardziej przyjazny dla użytkownika niż to wydanie. To wydanie było moim pierwszym katalogiem na Starą Polskę.
Wówczas ten katalog kosztował bodajże 80 zł w Polskim Towarzystwie Numizmatycznym, gdzieś 2001 rok mniej więcej. Ale jak go nabyłem i zobaczyłem, jakie to jest toporne, jakie to ma tylko tutaj niezrozumiałe dla mnie w ogóle zapisy i o co w tym chodzi, to się przeraziłem. Natomiast jak zobaczyłem pierwsze wydania Kopeckiego, te z lat 70., 80., to nagle się zachwyciłem. Boże, jakie czytelne, jakie przejrzyste. Ktoś w końcu poukładał tą numizmatykę. I tak można to traktować. Na przykład tu mamy Zygmunta Augusta. Wyszczególnione, z jakich mennic są monety bite. W jakich latach? Jakie mennice działały? Jak wyglądał w ogóle zarys państwa wtedy? Następnie coś, co uwielbiam w tym Kopeckim do dziś. Tabelaryczne zestawienie, tak jak tabelka Excela. W jednym rzędzie czy kolumnie, akurat u góry zawsze daty, czyli tu w rzędzie, wszystkie daty emisji z panowania danego władcy, a tutaj nominały. Literki są odnośnikiem też do mennic, czyli W to będzie Wilno, T to będzie Tykocin przy tym władcy akurat. I mamy zaznaczone, proszę bardzo, pół grosza. Mennica wileńska, typ pierwszy, bije bez roku i w 45 roku. Typ drugi bije bez roku, od 45 w zasadzie do 66. I nagle na tej jednej stronie mamy skondensowaną całą istotę numizmatyki Zygmunta II Augusta na przykład. Następnie, poszczególne mennice, monety litewskie, mennica Wilno. Jakie znaki mennicze? Co dany herb oznacza, czyj jest, czyli mamy od razu napisane, że to jest czyj herb topór i tak dalej. Moneta z rysunkiem, obok opis. Proszę Państwa, no, dla mnie świetna książka. Obecnie nie jest to książka referencyjna, przy czym nie jest referencyjną z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest świetnym usystematyzowaniem polskiej numizmatyki, ale te pozycje nie mają numerów. Czyli na przykład jako dom aukcyjny mamy problem, żeby powoływać się na katalog Kopeckiego z pierwszego wydania. I też proszę bardzo, no są szóstaki, trojaki litewskie, ale gdzie tu znaleźć numer? No numeracja jest, tu jest taka, ale to jest, proszę Państwa, no, w zasadzie trudno czytelne, nie jest po kolei. Czyli widzimy tutaj na przykład mamy, na tej stronie mamy Z155, 158, 159, 142, no w miarę logicznie to wygląda. Ale przewracamy stronę o jedną. G863. No nie sposób, podając numer, żeby coś odnaleźć w tej książce, więc jako referencyjny katalog się nie sprawdza. STR. Proszę Państwa, to w złocie 3 dni temu sprzedane za 1 600 000 na aukcji w Niemczech. To tak na marginesie, jako dygresja. Generalnie te katalogi często można spotkać jeszcze na bazarach, w antykwariatach, czasami za niewielkie pieniądze. Tomy odnoszące się do Polski Królewskiej, katalogujące monety od 506 roku do powiedzmy Augusta III Sasa. Polecam, warto kupić, świetne. Tak samo polecam kupić z tej serii tomy odnoszące się do monet związanych z Polską, czyli na przykład to akurat nie mam tych tomów pokazanych, śląskie, pomorskie, tu są pretendentów do korony i tak dalej, bardzo specyficzne opracowania, warto to nabyć. Dlaczego mówię, że z dwóch powodów nie do końca katalog dobry na obecne czasy? Po drugie, gro wiedzy się zdezaktualizowało z tego katalogu, szczególnie wiedzy odnoszącej się do średniowiecza. Są inne atrybucje monet, więc tutaj średniowiecze można przybliżyć sobie z tych kopickich, ale już będzie mocno nieaktualne, a na przykład zupełnie niepotrzebnymi tomami w tej części z tego wydania są na przykład tom 5, który kataloguje monety dwudziestowieczne polskie i banknoty. To też fajne spojrzenie, proszę Państwa, bo to kataloguje tak naprawdę pieniądz polski dwudziestowieczny. A pieniądz to nie tylko moneta, czy nie tylko banknot, to jedno i drugie. Tak ujął to Kopecki, ale to jest mocno zdezaktualizowane obecnie. Generalnie są lepsze opracowania, także to niepotrzebne. Natomiast ogólnie stary Kopecki, bardzo przyjazna książka na początek. Między tym katalogiem, a tym katalogiem, chyba w emisji 91-93, było takie cudo, które nazywało się trzytomowym Kopeckim i które, proszę Państwa, do niczego się nie nadaje. Czyli jeżeli Państwo zobaczą Kopecki i idąc za ciosem, wow, jak Kopecki to musi być dobry katalog, chcieliby to Państwo kupić, szkoda pieniędzy. Czyli tego Kopeckiego warto kupić, część tomów z tego jak najbardziej, albo cały komplet już tak z bibliofilskich zapędów i dla całości tak. To, co było pomiędzy, taka mała, cienka, biała trzytomówka, do niczego, nie polecam. Ale jeszcze będąc przy monetach starej Polski, mam już coraz większy problem, żeby to ogarnąć i jakoś tutaj poukładać, jest taka cała seria katalogów nazwanych w skrócie KAF,
wydawanych w początkowych latach 90., a te były wcześniej, znaczy zakończona w początkowych latach 90., a chyba rozpoczęta w latach 80. Przez długi czas obok Kopickiego podstawowe katalogi na Mennictwo Polskie nadal są katalogami używanymi, ale są to najtrudniejsze do używania katalogi. Najrzadszy w ogóle w tej serii jest ten tom na Zygmunta III, nie wiem czemu, czy miał mniejszy nakład. Poza tym jest najbardziej fatalnie wydany, czyli książka, która po kilku użyciach po prostu rozpada się. Zresztą tu widzimy też pęknięty egzemplarz od razu. Tak wygląda środek tych książek. Opisowo wymieniane odmiany, przy czym opisowo tak nieczytelny sposób, że mając... Współczuję, gdyby ktoś chciał znaleźć tutaj odmianę Trojaka. To w ogóle po godzinie można sobie darować, szkoda zdrowia. Czyli generalnie daje jakiś pogląd na numizmatykę, natomiast te katalogi są trudne w używaniu. Lepiej wyglądają te z ostatnich lat jakby wydania, czyli na przykład na Batorego i na Zygmunta Starego. One są już troszkę lepiej edytorsko, ale nie jest to za dobra forma. Natomiast no nadal potrzebna, na przykład no Zygmunt, Władysław IV, tutaj akurat samo grube mennictwo, talary, nie ma dużo odmian, to się łatwo używa. Ale te katalogi, gdzie właśnie tych odmian drobnej monety jest dużo, trudno, ale są też bardzo szczegółowe, czyli podają wiele odmian. No, gdyby chcieć podejść specjalistycznie, szczególnie do działów, gdzie nie ma opracowań w innych, w innych opracowaniach, w innych publikacjach, warto wtedy rozważyć. Proszę Państwa, ale numizmatyka stara to nie tylko katalogi. To również czytanie. I na przykład to jest znakomita pozycja. Pierwszy podręcznik numizmatyki polskiej opracowany przez doktora Mariana Gumowskiego. Opracowany i wydany w roku 1914. Tu mam w ręku reprint w tej chwili. Reprint jest dostępny za, u nas na aukcji chyba za 50 zł, był ustawiony na start, ale myślę, że się skończy około 200. Oryginały kosztują, zależnie od stanu, od 500 do pewnie 2000, ale większość tak około 1000 daje się kupić. Łączy w sobie część katalogową, tablice standardowo, tak jak to kiedyś bywało na osobnych kartach na końcu, ale przede wszystkim świetną część taką opisową, troszkę takiego bajania numizmatycznego, także to też pomaga nam się wczuć w określone epoki, czasy. Warto taką książkę mieć, to obok tutaj właśnie tego pokazywanego przed chwilą Kałkowskiego, tu mam co prawda tylko tą wersję w skórze akurat pod ręką, to warta do przeczytania książka. Również takich fajnych broszurek na początek, na przykład cieniutka książka Monety Polskiej Królewskiej Dariusza Marzenty. Wiele wiedzy w małej postaci działa. Książką, która przeżywa swój w tej chwili duży renesans, nie wiem gdzie ją schowałem, ale szykowałem ją na pewno, to są wspomnienia numizmatyka napisane przez Mariana Gumowskiego i one są świetną też taką bajką numizmatyczną, o właśnie tutaj, czy bajką. Opisane jak bajka, natomiast taką powiastką życia numizmatycznego Mariana Gumowskiego, znakomitego numizmatyka pierwszej połowy XX wieku. Książka takiego formatu, czytanka, którą można przeczytać w jeden wieczór. Ostatnio kosztuje 200-300 zł. Nie wiem, czy jest warta tych pieniędzy. Niedawno była po 50-70. Na pewno świetna książka. Natomiast osobiście 200 zł bym za nią zapłacił. Natomiast poniżej 100, gdyby się trafiła, to polecam, bo fajne historie, do których się nieraz wraca. Ale chcąc poczytać o numizmatyce, proszę Państwa, to tak naprawdę można czytać stare wiadomości numizmatyczne. I to jest coś, co ja bardzo lubię i cenię. Przy czym bardzo lubię i cenię te stare. Gdyż wiadomości numizmatyczne są wydawane do teraz. Rozpoczęły się w roku 1889. Tutaj jest właśnie coś, co Państwo mogą widzieć na większości naszych filmów, jak stoi za mną. Czyli teraz mogę pokazać, co to są. To są wiadomości numizmatyczne oprawione rocznikami. Pięknie, znaczy pięknie, no mi się podoba ta oprawa w skórę, zrobiona z mojej inicjatywy przez panią Dominikę w pracowni Librarium. Także ja bardzo cenię te książki. Trudno jest do zebrania w ogóle początek wszystkich numerów, ale dlatego je lubię, że to jest takie pisanie do ludzi. W początkach tej numizmatyki polskiej, gdy osoby, które tu publikowały, też uczyły się tej numizmatyki.
Więc możemy jakby prześledzić tok rozumowania, poczuć emocje, które nimi kierowały i to zupełnie inaczej się czyta, jak oni szukają tej drogi w tych artykułach, a nie jak piszą już prawdę oczywistą, stwierdzoną i potwierdzoną, popierając ją dziesiątkami przepisów. Bo tak odbieram wiadomości numizmatyczne, niestety obecnie publikowane, wydawane, które są nie dość, że bardzo trudno dostępne, to stały się pismem mocno specjalistycznym. Owszem, wiedza tam w nich zawarta jest najaktualniejsza, warto ją mieć do przyswojenia, natomiast to nie jest książka, którą da się poczytać do poduszki. To są artykuły naukowe, wpisane językiem naukowym, często bardzo trudnym, popartym dziesiątkami odnośników, przypisów i tak dalej. Natomiast tak jeszcze do, powiedzmy, lat 80. to jest jeszcze w takiej formie beletrystycznej. Wiadomości numizmatyczne zaczynają się w roku 1889, są wydawane w takim dużym formacie do 907 albo 8 roku, teraz nie pamiętam dokładnie. Następnie format się zmniejsza i są wydawane w takiej mniejszej formie do II wojny, do 1939 roku, od tego 908 czy 9. I jest jeszcze jeden numer zbiorczy po wojnie wydany w 1948 roku za lata 40-48. Następnie przekształcają się w takie zeszyty też tego formatu, troszeczkę jeszcze mniejszego, wydawane już jako wiadomości numizmatyczne, bo to były wiadomości numizmatyczno-archeologiczne i tak trwają do dzisiaj. Równolegle z nimi wydawane są biuletyny, biuletyny też są do dzisiaj wydawane i na przykład biuletyny, które notabene tu gdzieś mamy w dużej ilości, o, na przykład w latach, nie chciałbym nabroić i zrobić bałaganu nam w tej ofercie handlowej, ale o, na przykład one w latach 70., 80. są wydawane w postaci takich małych zeszycików. To są co miesiąc wydawane drobne zeszyciki. Proszę Państwa, świetna lektura. To jest tyle wiedzy, takiej nieoczywistej wiedzy do zdobycia. A to są biuletyny, które można kupić w antykwariatach po złotówce, po 2 złote, po 5 złotych. Warto, polecam. I szczególnie właśnie te tak do początkowych lat 2000, gdyż z kolei obecnie, moim zdaniem, w dobie forów i wiedzy publikowanej w internecie, biuletyn się też niestety mocno zdeprecjonował. Natomiast poczytanie starej literatury umożliwia nam tej takiej czasopiśmiennej uzyskanie dużej porcji informacji numizmatycznych. Pomalutku będziemy zbliżali się do końca, bo widzę, że film już ma 44 minuty, choć przy ostatnim perelowskim półtora godzinnym to ten mnie nie przeraża. Chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz. To akurat jest w oprawie również skórzanej, takiej bibliofilskiej, jest to bibliografia numizmatyki polskiej, czyli katalog katalogów numizmatycznych, katalog literatury numizmatycznej. Trudno dostępna pozycja, ułożona przez Gumowskiego, nikt później się nie podjął opracowania czegoś podobnego. Świetna, bo generalnie kataloguje w zagadnieniach tematycznych, ale i w odszukaniu autorów. Wszystko, co na temat numizmatyki napisano, a przynajmniej to, do czego mu się udało dotrzeć autorowi w roku 1967 do roku 67. Katalog polskich katalogów wydanych do 67 roku, czy nie tylko katalogów czasopism, pism i tak dalej. Bibliografia numizmatyki polskiej. Pierwszy polski cennik to jest Tyszkiewicz. Rekomendowałem go wielokrotnie. Proszę Państwa, bardzo banalna edytorska pozycja, a wiedza w niej zawarta jest olbrzymia, gdyż ona wymienia w spisie nominałowym, czy najpierw jest podział na królów, później na mennice w obrębie danego króla, następnie na nominały, następnie wymienione wszystkie roczniki i ceny. Te ceny są z końcówki XIX wieku, podane w markach wówczas, ale teraz dają nam świetne proporcje, co ile było cenione kiedyś i jak to wygląda teraz. Czyli jak widzimy, że coś jest w Tyszkiewiczu za 60 punktów, no to już musi być to gruba moneta, bo zwykłe, drobne monety są często po jednym punkcie. Tak określam te ceny, bo w tej chwili tak się to określa, czyli nie marka, a punkt. Proszę bardzo, gro jest właśnie takich po pojedyncze punkty, a jak coś nam skacze na kilkadziesiąt czy kilkaset, świetna proporcja, a jednocześnie piękne usystematyzowanie, co było wyemitowane i jakie są proporcje tych cen. Proszę Państwa, pięciotomowy Czapski, katalog zbioru Czapskiego, tu pokazuję jeden tom, tylko tak poglądowo. Referencyjna książka przez długie lata, ale obecnie najwyższy stopień wtajemniczenia. Tak naprawdę w zwykłym numizmatycznym użytkowaniu, hobbystycznym, kolekcjonerskim, nie da się tego używać. Niewiele wniesie, są inne katalogi prostsze, które obejmują to, co obejmuje Czapski.
Można mieć bibliofilsko, można próbować o to powalczyć w zaawansowany sposób, natomiast bardzo trudna do użytku typowo numizmatycznego, natomiast bardzo duża część wiedzy numizmatycznej kryje się w starych katalogach aukcyjnych, bo tam mamy nie dość, że pokazane, co było w ofercie, to jeszcze jakie ceny pouzyskiwało. I przed wojną cztery wielkie kolekcje sprzedane zostały wydane reprintem i opatrzone wstępem redaktorskim przez pana Marka Kaleniewskiego. Polecam zdecydowanie tą publikację, a gro takiej rozproszonej wiedzy znajduje się w różnych drobniejszych katalogach aukcyjnych, ale to już jest też bardziej zaawansowany etap numizmatyczny. Natomiast zestawienia, jak już jesteśmy przy Marku Kalenieckim, na przykład, gdyby ktoś chciał się zainteresować złotymi monetami, bardzo fajne opracowanie. Wszystkie monety, które były notowane złote na aukcjach powojennych do 2002 roku, po pierwsze pokazuje, jakie były notowane, po drugie, ile miały notowań. Czyli jeśli widzimy tego dukata i ma notowań pół strony, a ten ma tylko dwa notowania, a tu będą gdzieś takie, które mają na przykład po dwie strony notowań, to od razu widzimy, z jaką rzadkością monety mamy do czynienia. Też świetny element bardziej zaawansowanej wiedzy numizmatycznej. Proszę Państwa, tym samym chyba zbliżamy się do końca tego, co przygotowałem na ten odcinek. Warto jeszcze wziąć pod uwagę na przykład monografię Mennit, czyli nie katalogi na przykład wszystkich monet polskich, nie katalogi monet danego króla, ale katalogi monet wybitych w danej mennicy. Często są to nie tyle katalogi, co szersze opracowania, rys historyczny, czyli na przykład takich współczesnych to mamy Corpus Numorum Gedanensis, Torunensis i Elbingensis, czyli trzech mennic pruskich, Gdańska, Elbląga i Torunia. Ze starych opracowań, bardziej takich książkowych, mamy fajne opracowania na przykład mennicy olkuskiej, gdzie jest bardzo dużo do poczytania ogólnie takiego rysu historycznego, czy świetna mennica warszawska Terleckiego. To dla poszerzenia wiedzy jak najbardziej warte. I tak. Pieniądz stary to nie tylko moneta, ale i banknot. I tak na to trzeba spojrzeć. Jeśli chodzi o banknot, najlepsze leksykonowe wydanie to jest Czesław Miłczak. Tutaj jest każda pozycja opracowana w tej samej formie na początku, czyli podane odmiany seryjne, podane wymiary banknotu, opis rewersu, rodzaj numeracji, gdzie drukowane, jakieś ciekawostki, a później na ilustracjach wszystkie z typów zilustrowane. To jest aktualnie najnowsze wydanie dwutomowe, które obejmuje wzory i obiegówkę, więc ono jest takie najbardziej rozwlekłe, ale to jest najlepsze kompendium wiedzy na temat polskich banknotów. Tu we wstępie też możemy się dowiedzieć sporo informacji na temat na przykład rodzaju papierów, znaków wodnych, rodzaju druku. Świetna książka. Lepszej nie ma. No taki, przy czym też dość droga i no jeszcze nadal dostępna. Jeszcze jest chyba w nowej postaci dostępna. Kosztuje chyba 250 zł za dwa tomy. Natomiast za mniejszą, bardziej budżetową i taką poręczną na co dzień, o to akurat katalog monet, myślałem, że wziąłem banknotów, ale tak samo jest wydany katalog banknotów Parchimowicza, którego akurat jak na złość pod ręką nie mam. Natomiast katalog banknotów w takiej formie właśnie cennikowej, bez jakiejś dodatkowej wiedzy, ale podręcznie na giełdę wystarczający pewnie w zupełności. No niestety nie widzę go w tej chwili nigdzie na półce. I kolejna pozycja, jeśli chodzi o banknot, o, stoi tutaj za mną. Z kolei pozycja bardziej bibliofilska, na którą wiele osób się porywa, chce ten katalog mieć tak prestiżowo, one rzeczywiście pięknie wyglądają. To jest katalog największej polskiej prywatnej kolekcji pieniądza papierowego, katalog kolekcji Lucow. Pięknie edytorsko opracowany album. Natomiast codzienna użytkowość tego katalogu wcale nie jest taka duża. To jest bardziej albumowe wydanie, gdzie możemy popatrzeć na wiele rzadkości, rewelacyjnych pozycji. Natomiast w codziennym kolekcjonerskim używaniu zdecydowanie więcej wniesiemy z Miłczaka, jeśli chodzi o pieniądz papierowy. I proszę Państwa, w takim krótkim zarysie to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na dzisiaj. Natomiast chciałem pokazać na koniec jeszcze dwie rzeczy. To jest katalog monet rosyjskich 1700-1917. Rosja, olbrzymie państwo, olbrzymia ilość emisji. Proszę zobaczyć. Ja Państwu pokazuję dwa wózki monet na Polskę Królewską i w zasadzie
Żadna tutaj ta literatura nie obejmuje całości polskiego mennictwa. Duże są braki i trzeba by jeszcze tak jakiś regał dostawić, żeby ogarnąć całość. Natomiast Rosjanom udało się te 217 lat skompresować w jednej takiej bardzo treściwej książce, edytorsko malutkiej, ale wydawanej co roku, aktualizowane ceny, podawane nakłady, zdjęcia, typy. Świetne. Anglicy zrobili jeszcze lepiej. Spink wydaje Coins of England od początku, czyli nawet jeszcze sięgając po monety bite w czasach celtyckich, weźmy powiększmy, żeby Państwo lepiej to widzieli, przez emisję Rzymian obecnych na wyspach, gdzieś tutaj też były rzymskie, po ich wczesne średniowiecze, przez całą nowożytność w postaci z licznymi odmianami, jeszcze zobaczmy, jak szczegółowymi odmianami i nawet z wycenami aktualizowanymi co nowe wydanie, które wydawane jest cyklicznie, to mam akurat 2015 rok, myślę, że to przynajmniej jeden albo dwa wydania wstecz, ale no nie kupujemy tej książki co roku, po wydania bodajże chyba międzywojenne, bo teraz niedawno oddzielili i już XX wiek taki decimal issue, czyli taki po zmianie formy liczenia ilości pensów na funta, czyli gdzieś chyba od lat 60. połowy wydajemy jako osobny katalog, ale generalnie ich całą historię numizmatyczną w tej podstawowej wersji pierwszego kontaktu udało się skompresować w takim katalogu i to ze zdjęciami. Proszę Państwa, i to jest nasze marzenie i coś, nad czym pracujemy w firmie już od pewnego czasu. Ciężko to zdefiniować, bo to nie jest praca systematyczna, codzienna, tylko taka z doskoku, ad hoc, jeśli mamy chwilę wolną. Chcemy wydać katalog polskich monet od średniowiecza, od tych pierwszych, po XIX wiek, czy być może po II wojnę światową, z podstawowym założeniem. Mały format, jedna książka, zdjęcia i podstawowe typy. Czyli chcemy zrobić globus numizmatyki polskiej, tak, żeby Państwo później wiedzieli, w które z dokładnych ścieżek wkraczać już kupując zaawansowane wydania. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Na razie takiego katalogu na Polskę się nie doczekaliśmy, czyli Anglicy mają swój Coins of England, jednotomowy, świetny. Rosjanie mają takie maluszki, też świetnie ujmujące gro ich numizmatyki. U nas na razie są to stosy książek, ale mam nadzieję, że w tej w sumie dość długiej prezentacji udało mi się Państwu te stosy troszeczkę przybliżyć, trochę naświetlić, co jest, co można kupować. I chyba tyle, co mam do powiedzenia w tym temacie. Generalnie śledzić fora, udzielać się na forach numizmatycznych, na grupach. Tam jest naprawdę dużo wiedzy. Przeglądać antykwariaty pod kątem starych książek. Książki wnoszą bardzo wiele w numizmatyce, są potrzebne. Ale też, proszę Państwa, nie wszystkie te stare książki są tak wartościowe, jak Państwo je wartościują ostatnio. I myślę, że w dużej mierze wartościowanie często bardzo drobnych druczków, które po tytułach brzmią obiecująco, jest ich przewartościowywaniem, także też może małe takie ochłodzenie, że po prostu o numizmaty warto walczyć na aukcjach, bo te są często niepowtarzalne i drugi raz się może nie zdarzyć. Natomiast wiedza z książek, która jest w nich zawarta, wcześniej czy później się pojawi w innych miejscach, bądź w antykwariatach i tak dalej. My staramy się dużo przybliżać na filmach, brać te katalogi, które są podstawowe, referencyjne, jako te najbardziej potrzebne pierwszego kontaktu. Później pomalutku, cierpliwie szukać, bo w numizmatyce cierpliwość znaczy bardzo dużo. Mamy jednego z klientów, pierwszych naszych klientów firmowych, z którym współpraca trwa nieprzerwanie już od blisko 20 lat, który ma zwyczaj mówić takie powiedzenie, że cierpliwy tej kamień ugotuje i polecam tą cierpliwość w numizmatyce. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia na innych filmach już wkrótce. Do widzenia.